przedszkole jest szczególne, bo dla dzieci niewidomych. Także to jest taki początek ich drogi życiowej. Ta droga troszkę zaczyna się wcześniej, w dział wczesnego wspomagania jest takim pierwszym etapem, gdzie dzieci się pojawiają, zgłaszają, rodzice do nas dzwonią z prośbą o pomoc, z prośbą o zajęcie się dzieckiem. Rodzice przyjeżdżają do nas na tydzień, na dzień, na dwa, mówię o tym dziale wczesnego wspomagania. No to cały taki proces edukacyjny jest w tym. A później rodzice się decydują na przykład oddać dziecko do przedszkola. W naszym przedszkolu właśnie zamieniłyśmy i mamy takie brajloczki. I każde dziecko, taki brajloczek, to jest jego znaczek. Tutaj wchodzimy w tej chwili do łazienki i w łazience są te same znaczki. Każde dziecko, właśnie tutaj jest bardzo dla nas ważna sprawa, żeby każde dziecko właśnie potrafiło trafić do łazieneczki, do ubikacji, wrócić, umyć ręce, wytrzeć ręce i w swój ręcznik, tam gdzie wisi swój znaczek. No bo zasada jest dokładnie ta sama. Tutaj na przykład wisi żółwik i wiadomo, że żółwik należy do Zosi, Kasi, do, Wojtka. Tak, u nas tutaj, do Zuzi. Tu w tym przypadku, a no właśnie, a w tym przypadku dokładnie, tak, do Zuzi. Tak. Bo to jest jedyne przedszkole w Polsce, w którym te dzieci spędzają czas tak naprawdę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tak, bo dzieci są z całej Polski, no nie wszystkich rodziców stać, żeby się przeprowadzić, bo też tak jest, że rodzice się przeprowadzają gdzieś tam z odległych części Polski. Ale Kacperek widać, że sobie doskonale radzi. Tak, Kacperek sobie radzi. Siadamy, Kacperku. Tak? Dobra. To jest taki właśnie sześciopunkt, który służy do nauki Braille'a. To jest oczywiście powiększone w formie zabawowej. Takie początki to są. Dzieci to bardzo lubią, bo sobie odrywają. Uczymy się, przygotowujemy się właściwie do nauki Braille'a. Tak, świetnie. Świetnie. Brawo, poszły sobie na spacerek, pobawić się biedroneczki, tak? Robimy książeczki. Na przykład to jest też przygotowująca do nauki Braille'a. Ułożyłam opowiadanie, żeby zachęcić biedroneczki na balu. I teraz mamy właśnie poszczególne literki. Dziecko przykleja, to jest pierwsza na przedzie od lewej stanęła, druga pod nią przycupnęła. Trzeba pod nią. Czyli uczymy się sześciopunktu. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Zasadnicza taka część wychowawcza jest bardzo podobna do normalnego przedszkola. Ale jest to bardzo duże takie słowo ale, bo musimy wszystkie zajęcia, wszystkie pomoce jakby dostosować do dziecka niewidomego. I tutaj jest ta inność nasza. A przede wszystkim na tym pierwszym etapie, jak dziecko do nas przyjeżdża do przedszkola, no to są takie bardzo prozaiczne, bardzo często zajęcia, ale żeby dziecko się nauczyło takiej samodzielności, bo do tej pory no to mama wszystko za dziecko zrobiła, bo mama musiała z dzieckiem szybko na rehabilitację, do szpitala, na jakieś zajęcia, że nawet nie miała czasu, żeby się temu poświęcić. A nam bardzo zależy na tym, żeby dziecko potrafiło samodzielnie się poruszać, żeby trafić do łazienki, żeby się ubrało samodzielnie. Mamy dużo zajęć na podwórku, hipoterapia, orientacja przestrzenna. Dużo mamy takich zajęć indywidualnych, gdzie terapeuta z dzieckiem pracuje. Aha. No i wielka litera, tajemniczy ogród. O, tajemniczy ogród dzisiaj na zajęciach. Czytałeś? Tak, był czytany, co prawda czytała go pani Edyta, bo jeśli my byśmy go czytali, to by zajęło całą lekcję. Jest akurat klasa piąta, która jest czyta i pisze, ponieważ do tego przygotowali się w edukacji wczesnoszkolnej. Więc to nie jest tak, że my się tutaj uczymy, my ewentualnie tylko pracujemy nad interpunkcją, nad ortografią, natomiast dzieci sobie doskonale radzą z pisaniem na maszynach. My realizujemy program klasy piątej, tak jak w szkole masowej, przy czym dzieci, tylko taka jest różnica, że dzieci posługujące się Braille'em korzystają z dostosowanych podręczników brajlowskich, natomiast dzieci słabowidzące, to mam jednego takiego ucznia, korzysta z podręcznika czarnodrukowego. Dzieci w naszej szkole uczą się w małych klasach, to są klasy trzyosobowe, czteroosobowe, największa klasa liczy dziewięcioro uczniów.
W szkole mamy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność wzrokową, więc są to dzieci i niewidome, i słabowidzące. Szkoła jest dobrze przygotowana do pracy z dziećmi z dysfunkcją wzroku. Jest wyposażona w pomoce dydaktyczne, które ułatwiają naukę tym dzieciom, bo nasza szkoła realizuje taką samą podstawę programową jak szkoły podstawowe. Nauczyciele są dobrze przygotowani do pracy z dziećmi. Chodziłem w Laskach do szkoły podstawowej. To już było wiele lat temu. Szkołę ukończyłem w 1992 roku. Osoba niewidoma potrzebuje troszkę więcej czasu, żeby wykonać jakieś zadanie. No, mam tą potrzebną wrażliwość i cierpliwość też. Dla dzieci, młodzieży. One biegną w rowku żebra. Mhm. I to są nerwy międzyżebrowe. A więc poza splotami mamy 12 par nerwów międzyżebrowych. Korzenie nerwowe. Mhm. Tak? Tak. No tak. To, co mówiliście na temat układu obwodowego. A czwarta to będzie gałązka, która nazywa się gałązką łączącą białą i ona będzie szła do układu autonomicznego. Zauważam, że te techniki nauki są szczególne, bo to nie jest tylko opowiadanie oczywiście o, w tym przypadku o tym, jak jest zbudowany szkielet czy układ nerwowy, ale też posługuje się Pani dodatkowymi, że tak powiem, atrybutami. Ja sobie wymyśliłam metodę pokazywania przebiegu zarówno mięśni, jak i właśnie nerwów za pomocą zwykłych wełenek kolorowych. Osoby słabowidzące doskonale widzą, bo to są bardzo jasne, jaskrawe kolory tych wełen i wtedy łatwiej im zobaczyć przebieg. Natomiast osoby niewidome po prostu dotykiem sprawdzają kierunek, w jakim te nasze włókienka biegną. Jest ze mną pan Piotr Dziuba, który jest dyrektorem szkół ponadpodstawowych w Laskach. Dzień dobry, panie Piotrze. Kłaniam się serdecznie, dzień dobry. Szkół ponadpodstawowych to znaczy, że jest ich sporo. Jest kilka, jest liceum ogólnokształcące, są dwa technika. Technikum dla niewidomych, w którym kształcimy na kierunku technik programista i technikum masażu na kierunku technik masażysta. Mamy też szkoły branżowe pierwszego stopnia, w których kształcimy na dwóch kierunkach naszych uczniów, uczennice. To jest mechanik i rękodzielnik wyrobów włókienniczych. Trudne to, właśnie poczekaj, bo ja muszę sobie ułożyć głowę, bo to jest dziewiarska, to ty nie tkasz, tylko co, dzieje. Po prostu, a dziejesz? Dzieje, tak. To jest ładne słowo w ogóle. Co, w życiu na coś takiego nie wpadł. Nie no, genialne po prostu. Właśnie się dowiedziałem, poznałem nowe słowo, że ty dziejesz. No tak, po prostu, wytwarzam po prostu. Okej, to na pytanie, co tu się dzieje, ty odpowiadasz, że... Że dziejesz. Tak. I teraz zrobię tak trochę po A to ze spodu skąd ty to wyciągnęłaś? Bo ja poczekaj, bo teraz z kolei ja nie widzę. A pokaż na jeszcze raz, czekaj. Dobra, muszę stać trochę. A, dobra, przewijasz, dobra. I tutaj teraz tutaj taki wzór pętelkowy mi wychodzi z tego. Okej, okay, i naciągasz na to. Tak. Dobra, to jest dla mnie nie do ogarnięcia. Działanie tutaj, na czym polega to dzielnictwo? Kurczę, ja nie wiem, jakiego słowa tu użyć do tego. Na robota. Na czym polega twoja praca tutaj? Polega to na, że tu mamy głowicę i musimy ją przesunąć i zrobić jeden obrót. Tak. I tutaj właśnie pracują igły i wodzik je przytrzymuje. Mhm. I potem się wychodzi dzianina, o taka o właśnie. I rozumiem, że ta dzianina, to potem można ją, nie wiem, zrobić z niej albo pled, albo jakiś, nie wiem, sweter, koc, cokolwiek. Długo się takie poncho robi? Nie, 2-3 lekcje. Czyli ile tak w godzinach? Do 2 godzin. No to jednak trochę pracy jest przy czymś takim. No jednak jest, ale
przynajmniej są, można mięśnie wyrobić. Mięśnie, ale też muszę ci powiedzieć, że naprawdę bardzo ładne to poncho ci wyszło i podejrzewam, że jest całkiem ciepłe, czyli idealne na jesień. No i na jesień i na zimę też. Uczymy się różnych technik wytwarzania dzianin, poczynając od ręcznego wytwarzania na specjalnie dostosowanych warsztacikach. Są to obręcze tkackie bądź też takie prostokątne, dostosowane dla osób z dysfunkcją wzroku. Na tych warsztacikach powstają różnego rodzaju prace typu szaliki, kominy, czapki, kamizelki. Jest to najbardziej jakby dostępne dla osoby, która nie widzi, sposób wytwarzania dzianiny. Oprócz tego uczniowie pracują też na maszynach przemysłowych. Są to szydełkarki płaskie, saneczkowe, zwykłe. Wielu naszych absolwentów, właśnie techników, czy masażu, czy właśnie dla niewidomych, no, udaje się odnaleźć gdzieś na rynku pracy z tymi umiejętnościami. Udaje im się trafić do takich osób, które no, dostrzegą, prawda, te umiejętności, choć to wszystko nie jest też wolne od takich obaw zwyczajnych, prawda, no jak osoba niewidoma, prawda, i tutaj technik, prawda, informatyk, czy technik programista będzie sobie radził, a zaraz się pojawiają pytania, a jakie tutaj oprogramowania, oprzyrządowania, przecież to jednak jest kosztowne i tak dalej. To są takie rzeczy bardzo wtórne. Chciałbym coś bardzo rewolucyjnego stworzyć, spektakularnego. A nie to, co już było. Czyli być może nawet w przyszłości, nie wiem, założyć własną firmę, która na tym zostanie zbudowana, na tym programie, może aplikacji? Czemu nie? Widzę, że masz przed sobą monitor brajlowski, a tak naprawdę nie mówimy o tym monitorze, tylko mówimy o tej linijce, tak? Tutaj. Tak. Powiedz proszę, jak ona działa? Ona wyświetla po prostu linijkę tekstu z ekranu, tam dokładnie miejsce, na którym wskazuje kursor. Kursor i on pokazuje treści z ekranu. Na przykład teraz wyświetliłem właśnie menu start i tutaj piszę pole wyszukiwania. Jak się przełączam strzałkami, pokazuje właśnie to, co mówi gadacz, to też pokazuje linijka. Super, dzięki wielkie. A jak oceny? Dobre? W zeszłym roku były dobre. Nawet bardzo dobre. Jak masz średnio ze wszystkich to była 5.1. Nasi uczniowie, no mogę tak powiedzieć, że posługują się techniką informatyczną, informacyjną, tak jak my. Inne są narzędzia, oni mają linijkę brajlowską, a my mamy monitor, ale wszystko to, co my możemy zrobić, no rzeczywiście, oczywiście wyjąwszy grafikę, mogą też zrobić. Dlatego zorganizowaliśmy tutaj technikum programistyczne, wcześniej było technikum informatyczne. No i taką mamy wielką nadzieję, że nasi uczniowie będą później studiowali informatykę, może będą świetnymi programistami, a może właśnie na przykład założą własne firmy. Mój robot, co to był za konkurs? Zesłałam do wszystkich szkół specjalnych zaproszenie. Pytanie było takie, mój robot, czyli jak roboty w przyszłości mogłyby nam pomagać w życiu codziennym. No i te pomysły na to, jak mogłyby nam pomagać, naprawdę były bardzo ciekawe. A nawet tak niezwykłe prace jak słuchowisko cyberpunkowe. No właśnie, to jest taki nasz laureat. Jesteśmy na kolejnych fantastycznych zajęciach. To są zajęcia z ceramiki tym razem, a są ze mną. Przedstawcie się, proszę. Sandra. Filip. Agnieszka. Renata Ścisłowska. Pani Renata Ścisłowska jest tutaj oczywiście nauczycielem, instruktorem, osobą, która tak naprawdę
o tej ceramice wie wszystko i wie wszystko, jak sądzę, o współpracy z dzieciakami niewidzącymi. Nasi uczniowie na naszych zajęciach poznają różne techniki ręcznego lepienia. Oczywiście to nie jest wszystko, bo też poznają informacje dotyczące technologii. Okazuje się, że nie tylko możemy zdobywać wiedzę, ale też swoimi rękoma zrobić po prostu coś, co później cieszy i rodzinę, i przyjaciół naszych. Tym bardziej, że muszę przyznać, że tutaj naprawdę dookoła, zresztą mamy zamiar to pokazać, jest cała masa naprawdę pięknych rzeczy. Wy tutaj robicie super rzeczy. Tak, ja lubię takie rzeczy, takie zajęcia, bo ja lubię lepić z ceramiki. Kleisz tutaj jakieś kulki, a potem je wkładasz do... To jest forma? Tak, forma gipsowa. I co potem się z taką formą dzieje? I to później powstanie miska. Też Agnieszka lepi w formie gipsowej, ale oprócz kuleczek zrobiłaś też wałeczki. I będziemy te wałeczki układać, tak? Tak. Tutaj jest taki obiektyw, tu się ręką jak dotknie, to przez ten obiektyw się nagrywa. A tutaj, o tutaj, gdzie wyczuwasz, to jest lampka w ogóle, wiesz? Tu jest taki kawałek plastiku. Tutaj jeszcze poniżej jest przycisk. Tu jest przycisk do mikrofonu, żeby go włączyć. Ale jeszcze ci pokażę inną rzecz, bo tu jest tak, że możesz... Zobacz, poczekaj. Tu możesz gąbkę zdjąć. Czekaj, tutaj się ściąga gąbkę. I jest wyżej, będziesz miał wyczuć. Poczekaj, poczujesz, patrz. O, czujesz? Taka siateczka jest inna, metalowa. No. Szkoła, którą ja kieruję, jest dla uczniów, którzy wymagają jeszcze dodatkowego wsparcia. Czyli oprócz tego, że są niewidomi, słabowidzący, to bardzo często mają różne zespoły neurologiczne, no, które bardzo, bardzo utrudniają ich rozwój. I oni potrzebują jeszcze większego wsparcia, jeszcze więcej czasu, jeszcze więcej troski, jeszcze więcej rehabilitacji. Natomiast tak naprawdę my też nigdy nie wiemy, jaki jest kres możliwości tych dzieci, więc staramy się dać jak najwięcej. No i obserwujemy, na pewno obserwujemy rozwój tych dzieci na każdym etapie. Trzeba mieć takie właśnie twórcze podejście do dziecka, bo naprawdę medycyna nam bardzo wiele podpowiada, ale nie podpowiada nam wszystkiego. Już przekonaliśmy się wielokroć, że te medyczne rokowania nie były dobre dla dziecka, dla jego rozwoju. Natomiast dziecko zaczęło się rozwijać, na przykład dzieci niemówiące, które raczej nie miały szans na to, że zaczną mówić, zaczęły posługiwać się mową czynną, zaczęły się rozwijać muzycznie, czy nawet dzieci, które miały trudności z poruszaniem się, zaczynały się samodzielnie poruszać, więc zawsze musimy do tego bardzo, bardzo twórczo podchodzić. Wie pan co, ja robiłam wszystko, żeby tu pracować. Tyle w tym temacie. Stawałam na głowie, żeby tu być, ponieważ moje serce mówi mi, że to jest miejsce dla mnie. I co ja mogę więcej powiedzieć? Ja mam bardzo głębokie... Ja już więcej nic nie powiem. Ja robiłam wszystko, żeby tu pracować. Ja po prostu czuję wewnętrzną potrzebę bycia tutaj z tymi dziećmi, z tymi ludźmi, niesienia po prostu takiej pomocy, bezinteresownej. Spędzania z nimi jak najwięcej czasu, uczenia się od nich. To nie jest to, że ja przychodzę i wychodzę. Ja nie odbębniam swoich godzin, tak? Ja się po prostu od nich uczę. Uczę się człowieczeństwa, uczę się być lepszym człowiekiem, lepszym pedagogiem, specjalistą. One mi pokazują w ogóle drogę życia.